Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj w studiu Krzysztof Danków, prezes Stowarzyszenia Masz je iść na badania. Dzień dobry. I Jacek Hołchowski, specjalista urolog z Kliniki Nowa w Kędzierzynie-Koźlu. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam. Widać po Panach, już po wyglądzie, po wąsach, akcja Movember w pełni, zgadzamy się? Jak najbardziej, jesteśmy przygotowani, manifest rośnie, chcemy pokazać, że się solidaryzujemy z akcją i chcemy właśnie zrobić, chcemy pokazać mężczyznom, że mamy jedno zdrowie, jedno życie i dać im możliwość przebadania się, konsultacji z urologami i chyba zaraz powiemy o tych wszystkich akcjach. No właśnie, zacznijmy od tego, czy Panowie rzeczywiście mają jaja i chodzą na badania. Bezwzględnie. Każdy facet, szanujący się dżentelmen i to już od wczesnego wieku, czyli od 15 do 40 roku życia, powinien wiedzieć, jak wykonywać samo badanie jąder. Od tego jest też urolog, żeby mu to pokazać. Wykonać badanie urologa, badanie jąder, które jest bezinwazyjne, bezbolesne, nie trzeba się jakoś przygotowywać. Proste badanie, które uczy, jak zbadać jądra, czego szukać. Zrobić USG, które jest kompletnie bezbolesne i możemy zobaczyć strukturę jądra, czy wszystko jest prawidłowe. Dlatego, że niestety między 15 a 40 rokiem życia jest zwiększone ryzyko występowania nowotworów jąder. Nie myślimy w tym wieku, myślimy wtedy, że jesteśmy niezniszczalni i choroby nas nie dotyczą. To są nowotwory bardzo agresywne, ale wcześniej wykryte, jedne z lepiej leczących się. Dlatego już od wczesnego wieku powinniśmy wiedzieć, że urolog to jest taki przyjaciel faceta w jego zdrowiu, w jego dbaniu o zdrowiu. Teraz ta akcja Movember, którą jakby co roku powtarzamy i jakby propaguje zdrowie mężczyzn, właśnie służy do tego, żeby pokazać, zrobić tą robotę, którą zrobili ginekolodzy w sprawie kobiet, że nikt się nie zastanawia, że kobieta ma badać piersi, ma się zgłosić do ginekologa, zrobić cytologię. To jest tak oczywiste, że nikt już z tym nawet nie dyskutuje. To samo musimy nadrobić troszeczkę ze zdrowiem mężczyzny. Na szczęście to się poprawia, ale akcja Movember ma to jeszcze bardziej co roku przypominać i podbijać, bo zdrowie, jak to Krzysiek mówi, mamy jedno i on jest tego świetnym przykładem z jego historią. Właśnie chciałam, żebyś w skrócie opowiedział o tej swojej historii. Czy rzeczywiście u Ciebie to było tak, że byłeś świadom konieczności prowadzenia regularnych badań, czy jakby sytuacja się do tego zmusiła? No niestety to trzeba się przyznać, że właśnie ten urolog to był właśnie lekarz, o którym tak większość mężczyzn myśli, a my chcemy to odczarować, że to jest lekarz dla mężczyzn po 50, po 60, właśnie na stare lata pójdzie do urologa. Tak to nie wygląda, no tak powiedział tutaj dr Hełchowski. Od 15 roku życia już mężczyźni powinni się badać regularnie i iść do tego lekarza, zaprzyjaźnić się i tak samochodem co rok, przegląd i tak dalej. W moim wypadku ja odczuwałem ból w jądrze, ja nie zbagatelizowałem tego bólu i poszedłem za ciosem, szukałem przyczyny, czyli diagnozy. Okazało się, że niestety to jest nowotwór złośliwy jądra, ale przez to, że go szybko zdiagnozowałem, czyli to jest ta profilaktyka, niezbagatelizowanie tego, no jestem zdrowy, założyłem inicjatywę Masz jaja, idź na badania, którą właśnie tutaj widać na mojej bluzie, po to, żeby krzewić potrzebę regularnej profilaktyki wśród mężczyzn. Tak było powiedziane, kobiety mają ginekologa, już ten proces został wypracowany, już od młodych lat jest wiadomo, nawet matka prowadzi córkę do ginekologa, kobiety wiedzą, co mają zrobić, jest dużo instytucji, które pomagają w tym. U mężczyzn jest to cały czas zaniedbane, po prostu dlatego my chcemy wspólnie tutaj właśnie z lekarzami, urologami przybliżyć ten zawód, że to jest lekarz, który chce pomóc mężczyźnie. I powinien się chodzić regularnie badać i wtedy spać spokojnie, bo wcześniej, tak jak ja jestem dobrym przykładem, wcześniej zdiagnozowany, nawet bardzo zjadliwy nowotwór jest wyleczalny, nawet w 100%. Cieszy się później zdrowiem i życiem. Ile miałeś lat, kiedy zdiagnozowano u Ciebie raka? 39 lat. No co mogę powiedzieć, no to jest bardzo trudny moment. Można powiedzieć, życie się zawali przed takim pacjentem. Ja przynajmniej tak miałem, no ale właśnie kluczowe jest to, żeby chodzić się regularnie badać, żeby właśnie nie choroba nas uprzedziła, tylko my, żebyśmy uprzedzili chorobę. Profilaktyka to nie jest złoty środek, że my nie będziemy chorzy. Profilaktyka to jest proces, w którym my tą chorobę wyłapiemy, ale w czas i będziemy dzięki temu zdrowi. To powiedzmy może właśnie, w jaki sposób należy się badać? Znaczy, jeżeli chodzi o urologa, to wizyty powinniśmy, tak jak Krzysiek powiedział, to nie jest lekarz dla starszych panów. Choroby urologiczne dotyczą już od wczesnego wieku. Mówimy tutaj o chorobach dwóch głównych nowotworowych, czyli o raku jąder, który dotyczy raczej młodszej grupy pacjentów, między 15 a 40. I tutaj jakby jest, tutaj nie mamy na to większego wpływu, tak? Czy dobrze się odżywiamy, czy dobrze, czy uprawiamy sport, jesteśmy wszyscy w dobrej kondycji, to nie ma znaczenia, czy będziemy mieli raka jądra. Dlatego właśnie
badanie, zaprzyjaźnienie się urologa i zrobienie USG, urolog wtedy zawsze instruuje, jak samemu badać. Może oczywiście to facet delegować swojej partnerce, żonie. Nie trzeba wszystkiego robić samemu. Można się podzielić obowiązkami. Natomiast raz w tygodniu, po prysznicu, kiedy można jest luźno, zbadać jądra, sprawdzić, czy nie ma jakichś twardych, niekoniecznie bolesnych, bo u Krzysztofa był bolesny. Natomiast to jest tylko w 30% przypadkach nowotwory jądra dają dolegliwości bólowe. Zazwyczaj są niebolesne, czyli coś, co wcześniej nie czuliśmy, coś twardego, coś, czego nie wyczuwamy na drugim jądrze, powinno nas skłonić do tego, żebyśmy pilnie, powiększenie moczne, tak? Czyli coś nierówne, jakiś nagły wzrost, to powinno sprawić to, żebyśmy się zgłosili do urologa. Pacjenci z takimi mamy zazwyczaj bardzo, wszyscy urolodzy staramy się dużo szybciej przyjmować takich pacjentów, bo wiemy, że tutaj czas gra rolę. Rak jądra jest nowotworem bardzo agresywnym, ale jednym z lepiej leczących się, jeżeli się go na wczesnym etapie złapie i dzięki temu daje się długą szansę życia, normalnego życia w zdrowiu pacjentowi. Natomiast tutaj musimy przełamać tą barierę wstydu. To jest ta najważniejsza rzecz. Po to są te akcje Movember, po to ciągle urolodzy jakby prowadzą tą edukację pacjentów. Też internet jest tą, często tak, że faceci boimy się tej wizyty urologa, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądać, że zawsze będzie ten palec, ten słynny palec badania. To nie jest tak, że badanie prostaty jest zawsze przy każdej wizycie urologa i nie jest tak, że to w każdej kategorii. To w pewnych przypadkach, w pewnych grupach wiekowych to badanie owszem jest bezwzględnie konieczne i trzeba je wykonać, oczywiście za zgodą pacjenta. Natomiast jest tak, że to jest normalna wizyta. Wizyta polega na rozmowie, badaniu USG, które jest nieinwazyjne, na zbadaniu jąder, na nauce i tak naprawdę na porozmawianiu, wyedukowaniu pacjenta i tej zaprzyjaźnieniu się, bo to jest wspólny interes. Zdrowie to ja sam nic nie zrobię, pacjent sam też nic nie zrobi, ale we dwóch możemy zrobić bardzo dużo w sprawie jego zdrowia. Dlatego kwestia ta kooperacja jest bardzo ważna i jakby zaufanie i pokazanie, co trzeba robić i jak coś się dzieje, to wtedy pilnie interweniować, bo w obecnej jakby wiedzy medycznej możemy naprawdę świetnie leczyć. Im szybciej znajdziemy nowotwór, tym mamy większą szansę jego w pełni wyleczenia i cieszenia się dobrą jakością życia w przyszłości. Ale co mężczyzn powstrzymuje przed właśnie wizytą u urologa? Czy to chodzi o ten lęk przed samym badaniem, czy bardziej o wstyd, że będzie trzeba się przed kimś rozebrać? Myślę, że jedno i drugie. Natomiast bardzo fajną rzeczą jest to, że ta świadomość rośnie i mówi, i to nie stwarza już aż takiego problemu. Coraz naprawdę więcej facetów przychodzi i mówi, chciałbym się zbadać, przyszedłem na profilaktykę, nic się nie dzieje, nie mam żadnych problemów, dobrze oddaję mocz, nie mam problemów ze wzwodem, nic mnie nie boli, ale chcę się sprawdzić. I to jest najważniejsze, bo tak jak z autem, na przegląd nikt z nas się nie zastanawia, czy trzeba pojechać, czy nie. Wszyscy jedziemy. I zawsze przegląd jest dużo tańszy niż remont generalny. Bo jak już się zaczeka zbyt długo, to potem skutki są dużo gorsze i ciężej je odwrócić. Natomiast na początkowym etapie, w obecnej wiedzy medycznej, w większości chorób naprawdę możemy zrobić niesamowite rzeczy i to, żeby facet wie, że to jest jego zdrowie i to jest jego funkcjonowanie, bo to choroba nie wybiera. To nie jest wstyd. Wstydem jest to, że olewamy i poddajemy się niepotrzebnie tej presji takiej, że wstyd, strach, to jest normalna rzecz. Choroba się zdarza i trzeba po prostu to zrobić. I faceci coraz częściej i te akcje podnoszą tą świadomość, że to jak mieli kontakt z urologiem, nagle słuchaj, to nie jest nic strasznego. To jest normalny lekarz, który po prostu zbadał, powiedział mi co i jak, co mam badać, co mam sprawdzać i teraz śpię spokojnie. Nie ma, najgorszy jest ten pierwszy raz. Ja powiem jeszcze z mojej perspektywy, bo ja też rozmawiam z mężczyznami, prowadzimy inicjatywę, no i oni często, ja się widzę, że jest wstyd, trzeba zdjąć spodnie, mimo wszystko, ja mówię, no ale patrz, twoja żona, partnerka, może nawet córka, idzie się badać, idzie do ginekologa, ona też coś w sobie przeżywa, ale to robi. Czemu ty nie robisz? No i wtedy jest pierwsze zderzenie, to jest to, a drugie to chciałbym powiedzieć właśnie, nie chcę się badać, bo boję się, że coś wykryją. Ja mówię, no ale trochę o to w tym chodzi. Chodzi, żeby wykryć w czas, i wtedy będziesz zdrowy. No, na tym polega profilaktyka. Mówię, jak jedziesz samochodem, coś ci lekko tam rzęzi, i co robisz? No jadę do mechanika. Mówię, no to z sobą tak samo pojedź. Tym mechanikiem jest urolog, przebadaj się, naprawij mnie szybko, no bo
remont generalny nieraz może być nawet niemożliwy. No i kończy się to niestety zgonem, to trzeba powiedzieć jasno. I teraz będzie okazja do tego, żeby się przegadać, są otwarte akcje. Właśnie Krzysztof znany jest, że od lat propaguje te informacje na temat konieczności profilaktyki. No, pierwsza akcja już w najbliższy piątek, następnego dnia również. Będzie można się przebadać, porozmawiać o tych sprawach w opolskich centrach handlowych. Następnie także zawitają panowie do Kędzierzyna na Koźle, ale proszę o szczegóły tych akcji. A więc tak, najbliższe badania wykonujemy w Solarisie już w piątek od godziny 15 do 19 zapraszamy. Są to oczywiście badania bezpłatne, między innymi będzie tutaj właśnie doktor Hełowski, będzie też... Doktor Lejning. Tak, chciałem tutaj jakieś tytuły dać, ale okej, dokładnie tak. Bo powiedziałbym koordynator całej tej akcji, za co bardzo dziękuję. Później robimy kolejne badania w NFZ-cie 15 listopada. 18, przepraszam, w Karolince od 11 do 17. 25 listopada przed meczem z Aksy już będziemy badać mężczyzn w trakcie i po meczu, prowadzić konsultacje. W centrach handlowych, to wszystko co wymieniłem, również będziemy prowadzili oprócz konsultacji jeszcze i badań, ćwiczenia na specjalnych fantomach Yonder właśnie. Jak wygląda samo badanie? Zawsze jeden lekarz będzie do dyspozycji. Ten mężczyzna będzie nawet na osobności mógł porozmawiać. Chcemy ocieplić właśnie zawód urologa. Chcemy przygotować do tego badania, żeby oni wiedzieli po co idą i żeby to było komfortowe dla nich. O to nam chodzi, o to edukowanie właśnie. I na koniec 26, czyli w niedzielę, wchodzimy wspólnie na Biskupią Kopę. Wszyscy przebadani mężczyźni, zabieramy swoje rodziny, dzieci. Wspólny marsz dla zdrowych jaj, tak to nazywamy. Na górze będzie właśnie doktor Olejnik, przepraszam, przeprowadzi prelekcję, pokaże na czym polega też samo badanie, weźmiemy te fantomy. Będzie też badanie z pierwszej pomocy. Chcemy właśnie edukować ludzi właśnie w tematach związanych ze zdrowiem i pomocą innym. No i wspólnie będzie poczęstunek, ognisko, rozgrzejemy się i razem zejdziemy. Zrobimy duże, wielkie zdjęcie, które będzie manifestem. Wszyscy przykleją sztuczne wąsy, a ci, co jeszcze nie mają, niech zapuszczają, bo to będzie jeszcze za... Tak, jeszcze jest chwila i... No i to będzie podsumowanie całego właśnie listopada, całej akcji Movember. Liczymy, że będzie duża frekwencja na tych badaniach i że mężczyźni skorzystają z tego ukłonu, że takie badania są przeprowadzone. Jesteśmy tam dla Was, a więc bądźcie. Czy trzeba się na te akcje zapisywać? Nie, nie, one są bezpłatne. Przyjęliśmy taki system kolejkowy, przychodzi się po prostu, patrzyliśmy się jak to się odbywało w innych miastach, przychodzimy, stajemy do kolejki, w trakcie będziemy właśnie ćwiczyli samo badania, konsultacja, rozmowy z mężczyznami, takie ocieplenie, wchodzimy do gabinetu, poznajemy lekarza, wykonujemy właściwe badanie, wychodzimy zadowoleni i mamy ten pierwszy, być prawdopodobnie w wielu przypadkach pierwszy raz za sobą i widzimy, że się da, że można, moja odwaga jest wszechpotężna i za rok na pewno przyjdę znowu. Super, w takim razie panowie trzymamy mocno kciuki, aby tak cieszyło się jak największym zainteresowaniem, bo mówiąc przekornie, robicie to dla jaj. Tak, nie róbcie sobie panowie jaj z poważnych rzeczy, przyjdźcie i się przebadajcie. Bezwzględnie, mamy je tylko dwa. Ale rzućcie tylko jedno. Bezwzględnie tak. Bardzo dziękuję w takim razie panowie za wizytę w studiu i za rozmowę. A moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Krzysztof Damków, prezes Stowarzyszenia Masz Jaja Idź na Badania i Jacek Hełchowski, specjalista urolog z kliniki Nowa w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo.